Witam na moim kanale. Dzisiaj kolejny film z serii Okiem na makietę. Na dzisiejszym filmie chciałem Wam zaprezentować dwie nowe odsłony samochodu typu Star. Star A28. Modele te zakupiłem jakiś czas temu, jak tu widzicie w nagłówku, w kadrze Świat modeli Rybnik. Są to modele aktualnie w kadrze, który widzicie, pogotowie techniczne, energetyka. Powiększę może to zdjęcie, żeby dobrze zobaczyć. To jest jedno z tych zdjęć. Może troszeczkę opuszczę kamerę, żebyście lepiej zobaczyli. O. Następne zdjęcie z drugiego ujęcia, to jest tył samochodu, to jest znów przód. Ok, i teraz wracając tutaj do strony głównej, przepraszam, na której znajduje się właśnie prezentacja tego modelu. Dlaczego akurat ten jeden z tych modeli zakupiłem? Ponieważ ostatni duży boom był na wagony firmy Robo, właśnie PKP Energetyka. No i tak dlatego postanowiłem do kompletu, razem właśnie, że ponieważ zakupiłem te modele od firmy Robo, no to postanowiłem jeszcze mieć jakby dookoła infrastrukturę. Mam lokomotywę do tych wagonów, no i postanowiłem też jeszcze gdzieś, żeby pojawiła się jakaś dodatkowa infrastruktura właśnie w postaci samochodu, który też będzie wspomagał pracę zespołu, który właśnie składa się z lokomotywy plus z wagonów energetyka. To jest oczywiście troszkę inna energetyka, bo to nie jest energetyka ta, która jest na PKP, przynajmniej tak mi się wydaje, chociaż też jest na czerwono. To jest, podejrzewam, chyba jakiś inny oddział tego zakładu. Ale mimo wszystko postanowiłem to kupić, tak jak powiedziałem, jest to bardzo mocno związane z modelami, które kupowałem wcześniej. Mówię to o modelach wagonu PKP Energetyka firmy Robo. Dodatkowo mam tutaj zdjęcie takiego prawdziwego Stara. Tu oczywiście jest w innym malowaniu. Nie udało mi się znaleźć dokładnie w tym malowaniu, mówię tutaj o budzie pogotowie techniczne plus energetyka. Niestety dosyć dużo przeglądałem tych różnych zdjęć, które oferuje Google. No i niestety nie udało się znaleźć. To jest jakby najbliższe zdjęcie temu, które przypomina ten model. Też mamy właśnie taką budę, czy okna tutaj z tyłu. Jedyna to jest właśnie różnica tyle, że jeszcze dodatkowo ta buda z tyłu tutaj miała taki kominek. Tutaj był taki, nie wiem, bardziej to wygląda na jakiś taki wiecznik. I tutaj tego niestety nie ma, przynajmniej nie widać, żeby z tej strony gdzieś ten komin tam był. Także tak wyglądał ten Star właśnie z taką budą z oknami. I drugi model, druga odsłona Stara, to jest Star tutaj w oznaczeniu CPN. Jest to właśnie cysterna CPN Star, też A28. Tutaj powiększę, jak wyglądał ten, czy wygląda ten model. Tutaj mamy na drzwiach oznaczenie CPN i oczywiście z tyłu mamy taki zbiornik, gdzie tutaj właśnie przewoził ten samochód właśnie paliwo. Jeszcze inne zdjęcie z innego ujęcia, to jest z drugiego ujęcia, gdzie tu jeszcze mamy dodatkowo właśnie taką rurę do tego, aby można było wpompować czy przelać z tego tutaj, tej części, gdzie przewoził ten Star benzynę, do zbiorników już na stacji. Jedyne, co tu brakuje w tym modelu, to jest brak tego, że z przodu, to było bardzo charakterystyczne dla tych samochodów, z przodu tutaj był wydech, ponieważ właśnie te samochody, które przewożą łatwopalne środki, właśnie mają z przodu tutaj wydech pod budą, właśnie tutaj, w której znajduje się kierowca.
A ten model niestety nie ma, także w częściach dodatkowych też nie ma, więc także tutaj taka troszeczkę uboższa wersja tego modelu. Ale i tak mimo wszystko ładnie się prezentuje. Planuję też jeszcze dokupić właśnie stację CPN. No i ta stacja CPN razem z tym samochodem będzie już na makiecie, ale myślę, że ta na tej drugiej makiecie, którą aktualnie właśnie próbuję zbudować. Też oczywiście znalazłem zdjęcia prawdziwego samochodu. Trochę opuszczę, bo nie widać go dokładnie, o, jak on tu się prezentuje. Tutaj troszeczkę inne oznaczenie, ostrożnie z ogniem. Tak jak powiedziałem, tutaj pod spodem widać, mam nadzieję, że widzicie, jest tutaj właśnie wydech poprowadzony pod właśnie budą, tak żeby tutaj nie stwarzać zagrożenia. I jeszcze jedno zdjęcie, troszeczkę lepsze, bo już w kolorze. Tutaj też właśnie dokładnie widać pod spodem ten wydech. No i tutaj też jest ostrożnie z ogniem. Dokładnie też z takimi samymi oznaczeniami, żeby tutaj było oznaczenie CPN, też mi się nie udało znaleźć. Szkoda, bo liczyłem na to, że dziś pokażę Wam, jak te zdjęcia, czy te samochody wyglądały właśnie prawdziwe. No trudno, nie udało się. Może komuś się uda, to prosił bardzo, może jakiegoś linka, bo też chętnie bym sobie takie zdjęcie gdzieś zapisał w swoim archiwum. Tak wygląda jeszcze dla przypomnienia. Jeszcze raz dla przypomnienia ten model w wersji właśnie z przewozem właśnie paliwa z oznaczeniem CPN i drugi z oznaczeniem właśnie pogotowie techniczne energetyka. A teraz zapraszam Was na taki krótki unboxing tych właśnie modeli, które w tej chwili pokazywałem. Tak, aktualnie w kadrze widać właśnie dwa opakowania modeli Starów. Jest to wydanie przez Adam Modelbau. To jest w opakowaniu. To jest model właśnie w wydaniu CPN, a drugi jest pogotowie techniczne, energetyka. No i teraz rozpakuję pierwszy z tych modeli. Tak, model tu jest ładnie schowany, żeby się to nic mu nie stało. O, tak wygląda pierwszy z modeli. Wyciągnę też od razu drugi, żeby opakowania tu nie przeszkadzały. Drugi energetyka. No, ciężko coś tu wyciągnąć. Siedzi bardzo, bardzo głęboko. Nie wiem, czy mi się uda tak wyciągnąć tutaj za kamery ten model, żeby nic nie uszkodzić. Tak, udało się wyciągnąć. Tak wygląda drugi model. No i teraz pokażę, jak te modele wyglądają bliżej. Zacznę od tej wersji, która najbardziej mi się spodobała. Tak wygląda model Stara właśnie w malowaniu, tutaj pogotowie techniczne. Tutaj mamy napis energetyka na czerwonym tle, mam nadzieję, że widać. Tu już model od razu z wycieraczkami przyklejonymi, z lampami, znaczy z, przepraszam, z
Tak, lampy też tutaj są po bokach. No i oczywiście z lusterkami. Chodziło mi o lusterka, że też są już przyklejone. Z tyłu tutaj mamy w modelu tutaj właśnie wyprowadzenie tego kominka. Plus tutaj schodki, które właśnie umożliwiają wejście do kabiny, właśnie do tej części, gdzie znajdują się różnego rodzaju właśnie cały sprzęt służący właśnie do naprawy w zakładzie właśnie energetyka, pogotowie techniczne. Tak wygląda z jednej, z drugiej strony wygląda w ten sposób. Druga strona różni się tylko tym, że tutaj mamy tą część, podejrzewam, że to jest jakiś taki schowek na jakieś takie podstawowe narzędzia. Tak mi się tutaj wydaje, bo to takie wypukłe jest. Także tak wygląda model. Z góry nie ma nic, z dołu mam oczywiście wydech, wał napędowy, no i koła, także standardowo. Mamy też światła. Światła na szczęście nie uszkodziłem, bo coś tam jak wyciągałem, to taki był dziwny dźwięk, jakbym coś tam łamał, ale na szczęście nic się tu nie łamało, także jest. Także fajnie, udało się wyciągnąć bez jakichś większych uszkodzeń. Także tak wygląda ten model. No i drugi model, model do przewozu właśnie benzyny. Kabina standardowo też star, światła, migacze. Lusterka. Jedyne co tu jest różnica, to tu mamy oznaczenie właśnie CPN. No i to samo mamy tutaj też dół, taki sam koła, to wszystko to jest resztę tak samo. Różnica oczywiście jest w tej tylnej części. Tutaj mamy właśnie zbiornik na benzynę. Wydawało mi się i okłamałem Was, bo widzę, że jest tutaj schowane, nie zauważyłem, także przepraszam. Także model faktycznie dobrze odzorowuje tutaj. No nie, jednak nie, tutaj jednak jest niby z przodu, tutaj widać, że jest tutaj zrobiony z przodu tłumik i powinno też być, też powinien być wydech, ale widać, że wydech też jest z tyłu, więc powiedzmy możemy założyć, że ten z tyłu wydech nie działa, ale jeżeli założyli go z przodu, czyli zamontowany, wydaje mi się, że ten nie powinien już tu być montowany. Widocznie jest to tak na tyle produkcja hurtowa tego spodu modelu, że po prostu nie opłacało się już tutaj tego modyfikować i tak został ten wydech też z tyłu. Ale z przodu jest, nie zauważyłem. Także jest tutaj. Jest tu z przodu. Nie wiem, czy w prawdziwym też były dwa. Wydaje mi się, że chyba nie, że tylko były z przodu, nie było ich z tyłu. Wracając tutaj do tej części górnej, tu mamy schodki. Górna część, tu mamy klapy do otwierania właśnie zbiornika. A z drugiej strony dodatkowo jeszcze jest przytwierdzony właśnie taki tutaj, taka rura do tego, aby można było wypompować paliwo na właśnie stacji już. Także też ładnie się prezentuje według mnie ten model, mimo że taki trochę tutaj według mnie z tym taka niejasność jest z tym wydechem. Mamy tak naprawdę dwa wydechy, mamy z przodu i tutaj z tyłu, tak jak standardowo. Także tak się prezentuje właśnie drugi model. Zrobię tutaj najazd bliżej, pokażę jak te modele się prezentują teraz. Może trochę niżej kamerę dam.
Także tak mam takie dwie nowe odsłony. Stara A28. Także jeżeli chodzi o dzisiejszy film, dobiegł już do końca. Mam nadzieję, że podobała Wam się moja prezentacja oraz modele. Według mnie ładnie się prezentują na makietę, jak znalazł. Szczególnie właśnie ta energetyka, także tutaj jakby ten model bardzo mnie właśnie tutaj mi się bardzo spodobał i dlatego go kupiłem. A dodatkowo jeszcze właśnie była właśnie ten model z CPN, także też może w przyszłości na makiecie nowej pojawi się stacja CPN i właśnie wtedy postawię ten model na makietę. Także dzisiaj z Wami się żegnam. Zapraszam na inne filmy na moim kanale. Cześć!